Zombrowo Moja mała ojczyzna. Naszą małą ojczyzną można nazwać miejsce, w którym się urodziliśmy lub miejsce, w którym mieszkamy. Moją małą ojczyzną jest Zombrowo. W tej prezentacji chciałabym pokazać jak wyglądała moja mała ojczyzna w dawnych czasach. Zomrowo zostało założone przez kapitułę pomezańską na prawie chełmińskim pod koniec XIII wieku. Niemiecka nazwa wsi, Comerał, pojawiła się w roku 1312 zapisana w dokumencie Kapituły Pomezańskiej, który określał między innymi granice Babięt Wielkich. W wieku XIV, podczas wojen polsko-krzyżackich, Ząbrowo uległo dwukrotnemu spaleniu. Po zniszczeniach wojennych z XIV wieku Ząbrowo przez długi czas nie mogło się podnieść z ruiny gospodarczej. Założenie parafii w Ząbrowie nastąpiło podczas drugiej próby odbudowy wsi z 1373 roku. Wówczas też wybudowano kościół, który wraz z wsią został zniszczony w roku 1414. Nowy kościół wybudowano dopiero w latach 1701-1702. Wizerunek ówczesnej budowli przetrwał do naszych czasów w niezmienionej formie. Po wojnie z wszystkich kierunków naszego kraju przybywali osadnicy. Głównym celem było zorganizowanie wszystkiego, co było związane ze szkołą. Ogromny trud w założenie szkoły włożyła Stefania Leśniowska, dzięki której niewielka liczba dzieci rozpoczęła naukę zimą 1945 roku. Na budynek szkoły, dzięki walce kierownika, przeznaczono urząd pocztowy, w którym uczyło się coraz więcej uczniów. Po paru latach szkołą stał się obecny budynek przedszkola. Piecze nad funkcjonowaniem placówki objął mój pradziadek Stanisław Korzuchowski. Dzięki mojemu dziadkowi powstał w Ząbrowie budynek szkolny z prawdziwego zdarzenia. Jest on filarem naszej obecnej szkoły. Kolejni dyrektorzy i nauczyciele borykali się z wieloma problemami i trudnościami. Dzięki ich wytrwałości, sile charakteru możemy dziś cieszyć się taką piękną szkołą, która posiada najwięcej uczniów w gminie Ława. Po wojnie w prężnie rozwijającej się wsi powołano do życia ochotniczą straż pożarną, aby zapewnić mieszkańcom ochronę przeciwpożarową. Pierwsze konne zaprzęgi strażackie znajdowały się w sąsiedztwie strażnicy, między innymi u mojego drugiego pradziadka Antoniego Mieczławskiego. Dopiero w 1978 roku oddano do użytku dla strażaków obecny dom strażaka, a w 2011 roku OSP Ząbrowo awansowało do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. Jest to duży sukces dla Ząbrowa, ponieważ w naszej gminie są tylko dwie jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a w powiecie 11. Jako ciekawostkę dodam, że w sąsiedztwie mojego domu stoi budynek, który tego roku obchodzi swoje stulecie. Dziękuję za uwagę.